To będzie tak, że będzie ciemno. Ja was zaproszę już na scenę. I wtedy leci intro, ja wchodzę i wtedy jest jakby kamera akcja. I się zaczyna, a ja za chwilę się z wami przewidam. A powiedz mi, zalewie, jak wygląda same podawanie żartów? Czy my jak tutaj tak mówimy, jedna osoba, druga osoba, trzecia, czy tak raczej kto tam się wpierdoli, ten mówi żart? Wiesz co, no liczę na naturalność, ale będę coś moderował. Godzinę chyba jeden odcinek w pracy, nie? Coś około... Nie, chyba się nie zmęczę. Sorry, panikuję już. Nie, myślę, że na luzie, wiesz, no przeważnie eventy trwają, nie wiem, półtorej, dwie godziny, nie, więc jeśli to będzie podzielone po prostu na dwie części z przerwą, no to myślę, że na luzie, nie? Będzie git. Dokładnie tak. Zaczynamy runda pierwsza. Co masz do tego na ten temat do powiedzenia? Ty weź pierwszy tekst. No. Jak jest okej, to bądź jeszcze drugi. Ale nie bądźmy chciwi, trzeba innym dać. I wtedy naturalnie. Aha. Bo inaczej coś powie. Bardzo. Możemy po prostu mówić. Ten turniej za 70. Może być też tak. Ja to lubię. No i... Słuchajcie widzowie, spotkałem Jankleosie, tutaj stoi za dekami. Fajnie, wszystko elegancko. Jankleosie, jakiego dzisiaj DJ seta puścisz, no? Tam teraz zasugerował je jeden czy trzy żarty wtedy? Jak ci dobrze idzie, to mów dwa. Ale nie więcej niż dwa. Czekaj, ale nie maksymalnie rozumiem. Czy? No, słuchajcie, pomyślmy sobie tak, że jesteśmy drużyną wtedy. Że naszym zadaniem jest powiedzieć tak, żeby to mniej więcej jakby szło. Nie przerywamy sobie, tylko słuchamy, jak już ktoś mówi. Jeżeli skończył i złapał śmiech i czujemy, że możemy się wcisnąć, no to jest idealnie. I to jest jakoś właśnie oceniane. Tak, ja od razu mówię punkty. Tak? Albo nie, brakuje. A zdjęcie, gdzie się wyświetla? No to chodźcie zobaczyć, pokażę wam. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, dzisiaj będziemy mieli okazję zmontować dla was kawał dobrego show. Jednakże zanim to, szybkie zasady, bla bla bla. Trzeba to będzie skierować bardziej na scenę. Bo że się nazywało teraz w trakcie. Raz, dwa, 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 trzy, dupa. Dupa! Dupa powiedział! Rozumiane, do domu przyjdzie. Głosujcie na mnie 7 kwietnia, lista numer 3. Jeden, coś się zadziało. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, jest ok. Możemy zrobić, nie wiem, żeby to napierdalało. Pięknie, dziękuję. Jest co? Doskonałe. O, nie. Dobra. To musi być też widać. To jest mapa. Widać to? Widać. Okej. Okay. Co? Nie, co kurde, no okej. Jakoś to sobie przedstawię. Słyszałem, że stół jedną. Stół, no. Nie, no to jedno, a ty nie przegrywaj występu dalej, no. A ty występujesz, co tutaj robisz? Ja tak przyszedłem sobie krzesła poogarniać. Tym się zajmujesz zawodowo? Tak, na razie jestem w zawieszeniu. To co mogę powiedzieć? Dobra robota, no przede wszystkim. Dziękuję bardzo. No. Tamto? Co, wystaje tak brzydko? Widzisz? No. No to nie ja. A jakbyśmy mogli ocenić wszystkie rzędy od 1 do 8, który jest najładniejszy, a który najgorszy? Mój najładniejszy i tam, gdzie ktoś postawił krzywe krzesło, najgorszy. Na nogę. A co gadaliśmy z tym? Gagatek do wyjebania. Najlepsza warszawska publiczność, zróbcie dla siebie brawa. Jeszcze nikt nie przyszedł na mnie, więc... To jest dość niepokojące. Zapraszam Piotra. Cześć Piotrze. Pół słowa z nich zamienię i można zacząć rostować. Dziękuję ci serdecznie. Nie odchodź za daleko. I was, moi kochani fani rostowania, proszę o ustalenie, kto opowiedział najgorszy żart dzisiaj. Nie wiem, czy to się powiedzie. Prawdopodobnie nie. Przepraszam Bartku, już może jakaś widowni już. Tak jest, nie zapraszam. No w drugiej rundzie tak słyszałem. Jest taki koncept, tak, żeby komuś powiedzieć ukryty komplement. Tak jak moja matka mówiła, życzenie na przykład składała na święta. Ja ci życzę, żebyś mnie bardziej kochał i żebyś lepiej o mnie myślał. Dobra, dzięki. A jak tam szło na wymyślanie tych żartów? Siedzę, myślę jak Dr. House, stary. Ciężko? Tak na samych tych zdjęciach? Nie, wiesz co, ja to uwielbiam, to akurat jest...
To akurat jest forma terapii dla mnie. Uwielbiam to po prostu, nie wiem. No super. To dobrze, no chodzi o to, żeby się pośmiać. Nie? Pośmiać? Nie pośmiać, hejtować, kurwa, nie pośmiać. A to by jak szło wymyślenie? Widzę, że to tak pewna, bez notatek. Słuchaj, ja mam bardzo profesjonalne notatki, myślę, że tutaj najbardziej ze wszystkich. A okej, bo to na tablecie. To wiadomo, ze zdjęciami elegancko, żeby się nie pomyliły osoby, które będę tutaj obrażać. Najdziwniej było siebie wcisnąć. Okej. Ale tak to dobrze, masz dowolność, możesz sobie wszystko wymyślić. No tak, ze zdjęciem to jest trochę inny vibe. Zaraz złapiemy tego ziomka, bo on był na Masz Minutę. I to jest jego nagroda. Okej, mogę na spoko. Słyszałem, że tutaj będziesz dostawał od jurorów. To jest ta nagroda, tak? Tak jakby, generalnie mogliby wymyślić lepsze nagrody, ale jaki kraj takie nagrody, co poradzić, nie? No. Czyli nie czujesz się zadowolony z tego, co przyjdzie ci tam usłyszeć? Nienawidzę ich, mogę tyle powiedzieć. Rozumiem. Cześć Arnoldzie. Bo wiesz, wejdziesz z nami na scenę w tej... pamiętasz, że podałeś swój wizerunek do roastowania? Nie. Nie, to spoko. Nie, nie. O, o, dzień dobry, witam serdecznie, uszanowanie. O tak, zajrzyjcie po swoje krzesło teraz. Tak jest. Co drugie jest wysmarowane gównem. Tak, to lekarka, zna ten żart, zna ten żart. Nie, co trzecie, nie mamy tyle gówna. Bo mój ojciec nie miał aż tych intencji, bo mój ojciec za to miewał zespół Aspergera. O, prawie się zesrałem ze stresu. Na szczęście nie miałem czym. Chyba. Twoje było pod krzesłami? Tak. Chcesz zobaczyć? A dobra. Czy wszystko jest jasne? No to pozostaje nam zacząć i zacząć oczywiście od rundy rozgrzewkowej. Ale z jedną rzecz nie przebrany, to jest tylko łęc. Runda druga przed nami. Piotr, siemano, witam serdecznie. To jest Piotr. Cześć Piotrze. I wiesz co za najpierw jest punkt? Sam się przyznam. Wiecie, że leśnicy na Podlasiu czerwoną opaską znakują drzewa do zerżnięcia. Ale jest z nami Arnold! Wielkie brawa! Znacie go! Lubicie! Nie, Arnold wygląda jakby Wiedźmina nakręcił Polsat. I jak tam wrażenia? Super, bardzo śmiesznie. Jeszcze będziesz wracał tam może? Podobno będę wracał wybrać, kto najlepiej rozstawał. O, okej. I na ten moment jak? No chyba Zalewski. Oj, coś ty wiesz. Nie wiem, czy on bierze udział w tym, ale wybiorę jego. Dzisiaj żart wieczoru to wybiorą panowie Arnold oraz Piotr, którzy są tam z nami. Jesteście z nami. Zapraszam. Ominęło ci coś? Nie wiem, a ominęło mnie? Próbowaliście. Co ty gadasz? Kurwa, ja tak sobie opowiadałem historię o starych serialach z ludźmi, nie? Tak to jest. Dlatego nie polecam nigdy opowiadać o starych serialach z ludźmi, bo to nie ma sensu. Najgorzej. Mija się życie, ale no, nie słyszałem w ogóle. Do kamery tu na backstage'u, jaki był według ciebie najlepszy żart? Szczerze mówiąc, ten o Wiedźminie Polsacie mieszka. Moim zdaniem wygrał zdecydowanie. Paulina Podolska. 3 punkty. Wielkie brawa. Wierzchownikiewicz. Punkty 2. No i oczywiście punkty 4. Ryszard Mazur, wielkie brawa dla niego. Zwycięstwo. Panie, przymieszkaj ze słodkościami. Tutaj jest dla ciebie. Dziękuję panu bardzo. I jedno. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Na pierwszy odcinek. Dziękuję ci raz. Dziękuję wam. Kolega, co tu wyrostowaliście, on się mega dziwnie śmieje, nie? Ja myślałem, że on mnie cały czas kpi, nie? Tam się nie wyglądał, po prostu lubił, nie? Także... A jak tam sędziowanie, roastowanie? Jak sędziowanie? My się ci zejśmy. Ja się ciebie bałem, że powiem, że jak... Na Arnolda i dostanę w ryj, nie? A dla ciebie jak? Spoko. Nie, no takie ciekawe doświadczenie, nie? Muszę buty zdejmować, bo już na pociąg lecę. Ale ogólnie super, super, naprawdę ciekawe doświadczenie, bo nigdy w czymś takim nie brałam udziału, więc... Tak jest, to będzie Marcin, tam zmierza, bardzo nieśpiesznie. Oto to było, że pies jest. Siema.
Nie wiem w ogóle, gdzie robią taką cool fryzurę, ale chyba za kolem polarnym. Teraz czas na zdjęcie numer 2. Już praktycznie 2 na zostały. Tak jest, odważnie, tak. Kurwa, no bez przesady, nie kłam. Jest z nami Marcin, zróbcie jego wielki hałas. Tak jest, przyjrzyjcie mu się dobrze. Dziękuję Marcinie. Wyglądasz jakbyś musiał walczyć ze szczurami o lepsze śmieci. Najwyższy czas przyznać punkty. Jasiek Borkowski, 3 punkty. Brawa, wielkie Jasiek. Marta Karmownik, również 3 punkty. Wielkie brawa. Uwaga, zaskoczenie. Filip, też 3 punkty. Gratulacje! To oznacza, że musimy mieć dogrywkę. Dogrywce odpowiedzi na pytania w ramach naszej dogrywkowej planszy. Po prostu znają ten dział partii, w której odpowiadamy na pytania za pomocą pytań. Czy jest to zrozumiałe, Jasiek? Tak, niestety opadłeś. To koniec, nie rozumiem zasad. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Gigantyczne brawa dla naszych wypełniaczków. Miłego wieczoru jeszcze raz. Dzięki, dziękuję. Na razie. Jak tam po występie? Spoko. Dobrze? Nie było tak źle, dało się przeżyć. Chociaż na koniec się bałam, że faktycznie będzie tyle turniej. To miałem nadzieję, że będzie. Dla ciebie, jak tam? Git, przyjemnie było. Trochę gorąco, ale... Z twojej strony, jak tam wrażenia? Bardzo fajnie, tak. Ja pozytywnie jestem zaskoczony. Znaczy zaskoczony. Nie, no dobrze, no szczęśliwy jestem. Bardzo mi się podobało ciśnięcie z człowieka po udarze. To rzadko człowiek ma okazję. I legalnie, normalnie, kwity podpisane. I... Nie, nie płacą. O, szkoda. Nie, no, a tobie płacą? Nie. No to dobrze, kurwa. No. To się cieszę, że tobie nie płacą. Nie, nie, ale to jest zagęcić. A już pierwszy raz spotkaliście? Tak. A, ale co, że ty... Zamulenie Bena. Dzięki serdeczne. Dzięki. Piona. 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 Na dzień. Pytankuję, aha, nie, cały event, to co ja, nie mieliśmy okazji podawać. Kurde, prima sol, pan Bartosz Zalewski, super z ma formacji, nic tylko zgłaszać się na roastie, bo to jest super sprawa być pociśniętym. Ja wiem, wstałem i polecam. Do zobaczenia. Hej! Z tej strony Bartosz Zalewski, prowadzący teleturniej Roastmi. Roastmi, Roastmi. Tak jest. Może ty chcesz też wziąć udział w naszej zabawie. Nic prostszego. Wystarczy, że podeślesz swoje zdjęcie tu. Znaczy, nie na mój pas, tylko tu. Kliknij tu i podeślij swoje zdjęcie. A może i ty pojawisz się na tym ekranie.